No dzień dobry, moi mili. No, witamy. Jesteśmy po pierwszym odcinku Filip, postaci się tak bałeś i co? 38 punktów, no brawo! Słuchaj, no tak, trochę nas to zdziwiło, mnie wmiotło. Pytaj, bo nawet nie wiem, co mówić. Co czułeś, wychodząc na parkiet? Bo widziałam u ciebie pełne skupienie. Skupienie, tak, wiesz co, my wychodziliśmy jako pierwsza para po przerwie i to była długa przerwa i ta przerwa, nie ukrywam, bardzo dużo energii ode mnie pochłonęła i wzięła i mnie to trochę kosztowało. I też nie zapominajmy, że tu każdy taniec jest inny. Przed nami czuła Julia Żugaj, fenomenalna, ale Jaifa, który jest taki skoczny, radosny, a nasz walc był taki dostojny, dostojny, spokojny, wiesz. Tak, więc tutaj masz zupełnie inną energię i trzeba było wejść tą inną energię. I powiem ci, że naprawdę te emocje były niesamowite i nie do opisania. I powtórzę się i pewnie wiele razy to słyszeliście. Tego się nie da opisać. Z tym się zgodzę, bo przenieśliście nas w zupełnie inny świat. Haniu, a ty podsumowując Filipa na treningach, co mu mówiłaś? Doszlifuj coś, jest dobrze. Jak ty go w ogóle tam bardziej napędzałaś? Nie, no my pracowaliśmy swoją robotę, robiliśmy oczywiście ręce, u nas zawsze ręce są pełne roboty, więc dzisiaj ja uważam, że powinieneś, no nie masz za dużo czasu, bo już niedługo spać, ale ciesz się, powinniśmy dzisiaj świętować to oczywiście w domu przy herbatce, bo jutro widzimy się i właśnie muzyka Paso Doble nam przypomina, że od jutra zaczynamy od zera nowy taniec, nowe rozdanie. A możecie zdradzić? A ja powiedziałam już Paso Doble, tak? Powiedziałeś, że muzyka! Nie wiem, czy może. Nie wiem, już powiedziałam. Nie, nic nie powiedziałaś, nic nie padło. Domyślcie się. Będziesz się bał nowego wyzwania? Będę się bał, ale wiesz co? Dużo mi dało na pewno ten pierwszy live, bo no, trzeba w końcu stanąć na tym parkiecie i trzeba zatańczyć na żywo, bo wiadomo, każdy mówi, dobra, to może za tydzień, Nie, zróbmy to już tu i teraz, nie? I te emocje były bardzo potrzebne, niesamowite, ale było, nie publiczność tylko była niesamowita. Każdemu. Chodzili do tego studia, ćwiczyli i... Tak. Te próby były bardzo nierówne. Jak my pierwszy raz weszliśmy tutaj, mieliśmy próby kamerowe, to myślę, że rozłożyło 90% par. W sensie, wiesz, naprawdę, te układy nam nie szły i tak dalej. Coś, wiesz, niesamowitego się stało. Bardzo było dużo emocji i potem to tak schodziło każdego kolejnego dnia. Więc to był bardzo ważny dzień. Mam nadzieję, że następny będzie lżejszy. Filip, ty mówiłeś, że zdecydowałeś się na zgłoszenie do Tańca z Gwiazdami, bo poczułeś ten czas. Tak. Ale ogólnie odnosząc też wrażenie, czy oglądając ciebie, odnosimy wrażenie, że ty bardzo jesteś taki w trybie zadaniowym, bo jesteś bardzo skupiony na tym, co robisz i to nie jest jednak dla ciebie for fun. Nie, wiesz co, jak robimy takie rzeczy, to te rzeczy zawsze są zadaniowe. Znaczy wiesz, że masz układ do wykonania, musisz to zrobić, to wiesz, no to jest jakby for fun, ale ten taniec, musisz pamiętać o tym, że jakby musisz się tym cieszyć, ale musisz jakby zadanie wykonać, ale musisz się tym cieszyć, musisz umieć coś takiego zrobić. Ale Majka powiedziała przepiękną rzecz, na pewno słyszeliście wypowiedź Maji u góry w Green Roomie. Ja się absolutnie, czy zgadzam, to było piękne, co ona powiedziała, ale powiedziała coś bardzo ważnego, co przypomniało mi, że ja mówię, kurde, ja za chwilkę mam 44 lata, ja od niedawna mogę powiedzieć, ja pierdzielę, ja naprawdę w tym momencie siebie bardzo lubię i wiesz, o co chodzi. I prawdopodobnie też dlatego się zdecydowałam na przyjście tutaj do programu. Czyli taki naprawdę, żeby też człowiek zaakceptował wszystko w sobie. Wszystkie rzeczy gdzieś tam się zgadzały. Na ten moment to jest dla mnie bardzo ważne i wartościowe. Kurczę, no i się udało gdzieś tutaj to wszystko złożyć w całość. Dzięki, Haniu, bo dzięki Tobie oczywiście i naszej wspólnej pracy. Haniu, a Ty z każdego chyba potrafisz zrobić tancerza, no nie oszukujmy się. Nie, to jest po prostu bardzo dobry materiał. Co ja chciałam pokazać i mi się wydaje, że pokazał to Filip, to, że on jest dżentelmenem, on jest inny, on jest, ma poczucie humoru, ale ma w sobie taką elegancję, coś co teraz nie jest takie oczywiste i chciałam, żeby pokazać go właśnie z tej męskiej strony, takiego dżentelmena, jakim jest, bo zawsze pięknie się do mnie odnosi, nie tylko do mnie, do wszystkich kobiet, do kolegów, więc to było moje zadanie i chciałabym, żeby dalej pokazywać, że pomimo, nie wiem, że mamy rumbę, pasodoble, różne nastroje tańca, żeby nadal pokazać, że to jest mężczyzna z doświadczeniem, z klasą i takiego chcę go pokazać w programie. Będziemy gdzieś tutaj odkrywać te karty powoli, nie? Zobaczymy jak będą wyglądały nasze losy dalej i w miarę możliwości. No mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli szansę to pokazać, ale to wszystko jest w rękach państwa, więc... Ale Filip, też chyba jest taka twoja natura, bo nawet pani Ewa Kaszczyk powiedziała o tobie, taki amant z czasów wojennych. Wiesz co, ale... Dziękuję, to jest szalenie miłe, wiesz co, ale też mi się wydaje, że to jest kwestia wychowania po prostu i na pewno mogę podziękować moim rodzicom i temu, w jaki sposób byłem wychowywany i wiesz, jak wyglądał mój dom
I po prostu pewne rzeczy są dla mnie absolutnie naturalne. I wiesz, one możliwe, że pewne cechy już nie istnieją w dzisiejszym świecie. Dla mnie jak najbardziej są ważne, istotne i wartościowe. No i właśnie pięknie to ująłeś, bo teraz naturalność troszeczkę niestety jest inna w tych czasach. No, ale wiesz, odnajdziemy się w tym, nie? Oczywiście, w to nie wątpię. Moi drodzy, w takim razie słuchajcie, ja Wam dziękuję za wywiad. Dziękuję Wam za ten występ. Było pięknie, no i czekamy na to ogniste pasno. Dobrze? Yeah. Dziękujemy. O, nie wiemy, czy je tańczymy w końcu. Dzięki. Już wiemy. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć.